Dany Śląsk, nie wiem jak to zabrzmi, jest moją małą ojczyzną. Jest dużo rzeczy, które pozostawili moi dziadowie, pozostawili moi rodzice. No i myślę, że ja też pozostawiłem. W związku z tym uważam, że to jest miejsce, które łączy się jak gdyby jedna tkanka ze mną i z moją rodziną. Pierończyk jest emerytowanym górnikiem, który został pisarzem. Wydał kilka książek, a wszystkie łączy chęć opowiedzenia o katowickiej dzielnicy Załęże. Od tego się zaczęło, że słuchał Radia Katowice. W Radiu Katowice usłyszał o takiej akcji, którą prowadzę już od 20 lat, żeby każdy czuł się świadkiem historii, spisywał wspomnienia, szukał starych jakichś dokumentów, pamiątek rodzinnych po szufladach i szafach. No i kiedy już żeśmy zrobili to nagranie, to pan Ginter na odchodne mówi, bo wie pan, ja tu tak piszę taką książkę Quo Vadis Silesia. Pan Ginter powiedział, że nawet się konsultował, bo wysłał próbkę znanemu dziennikarzowi i ten dziennikarz mu odpisał: panie Ginterze, niech pan pisanie zostawi literatom. Ale mówią, niech pan pisze, właśnie o to chodzi, żebyśmy byli kronikarzami naszych czasów. 2012 to było pierwsze nagranie, a Asty Kasztana, pierwsza książka, ukazała się w 2014 roku. Wiem, że w międzyczasie pan Ginter udał się na kurs pisania, więc bardzo tę sprawę potraktował poważnie. Pan Ginter Pierończyk przyszedł do mojej szkoły pisania, którą prowadziłam w Bibliotece Śląskiej. Tutaj wokoło sama młodzież, a tutaj jeden senior, taki elegancki, wyglancowany, uśmiechnięty. On przyniósł opowiadanie. Mój podziw rósł ze strony na stronę. Wedle takich reguł dobrego pisania zawierało ekspozycję, punkt kulminacyjny, puentę świetną. Także ja mówię, panie Ginterze, pan nie wiem, po co właściwie pan tutaj przychodzi. A on powiedział skromnie, po to, żeby się czegoś nauczyć, ponieważ ja wiem, co ja chcę napisać w przyszłości i nie wiem, od czego zacząć. Był tak niesamowicie pracowity i tak chłonął wszystko, co ja mówiłam. Pomyślałam sobie, patrząc na niego i patrząc także na innych studentów, że on wyda książkę. Tego byłam na 100% pewna. To, co łączy te wszystkie książki, to jest wielki sentyment do lat dzieciństwa, kiedy Załęże było bogatą dzielnicą, przyjemną, miłą, kiedy rosły tam jeszcze pola i szumiały zboża, a ludzie codziennie wychodzili na Szychta, na Kleofas. Ale to jest też szacunek do historii. Dlatego, że Ginter nie poprzestaje na spisywaniu swoich wspomnień, ale również sięga do historii, uczy się. I te wszystkie wydarzenia, wydawałoby się rodzinne, wpisuje w szerszy kontekst. Więc z tych książek można nawet się uczyć. Już nie mówiąc o tym, że bardzo przyjemnie się je czyta. Żartem mówi pan, że jak wiele dzieci na Śląsku urodził się w kuchni obok węglarki, to sprawiło, że zawód górnika od razu został automatycznie wpisany do metryki i nigdy nie miał pan innych marzeń dotyczących tego, co chce robić w życiu? Ja miałem wiele marzeń, tylko te marzenia były takie pośrednie. Ostateczny cel to właśnie było górnictwo, ponieważ ja nie tylko się urodziłem obok węglarki, po naszemu to mówią kółkastla, tylko ja później cały czas byłem związany z tą kopalnią. Na przykład po wojnie trudno było cokolwiek kupić. A to ojciec przynosił z kopalni jakieś karbitki, żeby oświetlić można było mieszkanie. Mieliśmy buty z kopalni, gdzie można było później na ślizgawkę pójść na tych butach, bo one były nie do zniszczenia. No było wiele rzeczy takich, które były przydatne w domu, jak młotki, siekiery. To wszystko przynosiło się z kopalni, bo normalnie tego nie można było kupić. Ojciec przynosił te wszystkie rzeczy do domu, a poza tym no, ojciec też w pewnym momencie awansował z pracownika fizycznego do dozoru. I to był taki moment, gdzie razem z nim awansowało trzech innych pracowników fizycznych,
Ślązaków, którzy byli tresowani przez swoich zwierzchników. Za każdą awarię, za wszystko musieli zjeżdżać po kilka razy na dół. Więc oni byli bardzo tacy przestraszeni i przychodzili często do nas, do domu, żeby robić taką naradę produkcyjną, jak gdyby, co polepszyć, żeby tych awarii nie było i tak dalej. Bo tam ciągle każdy myślał, że to jakiś sabotaż. I znowu ta kuchnia. Nie było miejsca gdzie indziej, więc ja byłem niejako wolny słuchacz. Słuchałem to, co oni tam opowiadali, no i przy okazji już te wszystkie zwroty używane na kopalni, to miałem wkute, miałem 7 lat, to już byłem tak jak powiedzmy górnik, który potrafiłem te wszystkie rzeczy rozróżnić. Ale ta kopalnia nie zawsze była taką dobrą matką w pana rodzinie. Mimo to zdecydował się pan z nią związać. Ale nie było innego wyjścia, proszę sobie wyobrazić, że na kopalni Kleofas przepracowaliśmy po kolei dziadek, ojciec, ja, moi bracia, moja córka 100 lat. Sama kopalnia miała 120, a my 100 lat w tym żeśmy byli. Także to było w naszym życiu, to było obok nas, cały czas to się kręciło. Mieszkaliśmy w kopalnianym Familoku, dostawaliśmy kartofle z kopalni, mieliśmy węgiel z kopalni, no więc ta kopalnia była cały czas w naszym życiu. Zrobił pan karierę w górnictwie, odchodził na emeryturę jako inżynier do spraw BHP. Czy żal był odchodzić na tą emeryturę? Czy żal panu górnictwa i tego, że nie ma ono już takiego znaczenia dla regionu jak kiedyś, jak w latach 70. na przykład? Powiem pani, że w innej sytuacji byłoby mi żal. Natomiast kiedy ja odchodziłem, kopalnia Kleofas już była przeznaczona do likwidacji. Łączyli kopalnie, przyłączyli kopalnie Katowice i te kopalnie po kolei likwidowano. Najpierw Gotwald, później Katowice, na końcu Kleofas. Na kopalni pracował jeszcze zięć, moja córka. Mieli akurat dwójkę małych dzieci i ja uciekałem, że tak powiem, z tej kopalni, żeby coś zrobić dla nich, żeby oni mogli gdzieś potem ewentualnie się ewakuować. Także z żoną potem żeśmy pensjonat otwarli i trzymaliśmy dla nich, ale okazało się po 10 latach, że oni sobie znaleźli tutaj odpowiednie miejsca dla siebie. No i wróciliśmy z powrotem, także w tej chwili jestem pełnoprawny emeryt, lenię się od rana do wieczora. To nieprawda, co pan mówi, bo się pan w ogóle nie leni, tylko dokumentuje historię Katowic, szczególnie historię Załęża, no i owocem tego są książki. W pana śląskim sercu szczególne miejsce zajmuje Załęże. Pamięta pan ten moment, w którym zaczął interesować się historią dzielnicy, szukać tych dokumentów. Część tych dokumentów tutaj przyniósł pan ze sobą, leży na naszym stole. No, tu panią zaskoczę. Ja mieszkałem w Załężu, oddychałem tym powietrzem cały czas, ale nie znałem historii Załęża. To nie było modne, żeby ktoś się chwalił historią. Żyliśmy teraźniejszością. Zresztą jak ktoś pracował na kopalni, to mało kiedy miał czas pomyśleć o czymkolwiek innym. Kopalnia tak zagospodarowała czas, że człowiek był jak gdyby dzieckiem tej kopalni. Nie miał nic poza tym. Wszystkie wczasy z kopalni, samochody z kopalni, wszystko się dostawało z kopalni, więc po co jeszcze gdzieś szukać. Ale potem, jak już byłem na emeryturze i tak jak powiedziałem, wróciłem z powrotem do Piotrowic tutaj, to moi kuzyni sprzedali właśnie ten dom, który tutaj widać. To jest dom mojego pradziadka, wybudowany w 1795 roku. I jak sprzedawali ten dom, na strychu znaleźli bardzo stare dokumenty, między innymi ta książka, która to jest, ten plan. To są dokumenty, które są datowane na 1794-93 rok. A więc jak to znalazłem? Dopiero zacząłem szukać korzenie mojej rodziny. Początkowo zbierał pan te dokumenty po to, żeby je ocalić, żeby się dowiedzieć, skąd pochodzi, jak żyła pana rodzina. Co pana najbardziej zaskoczyło z tego, co pan odnajdywał? No, co mnie zaskoczyło? Wszystko mnie zaskoczyło. Przede wszystkim historia Ślązaków jest bardzo pokrętna. I okazuje się, że siostra mojej babki, która była uczestniczką trzech powstań śląskich, później, jak tutaj weszli Niemcy, miała się dostać do obozu koncentracyjnego jako powstaniec. To wtedy wybroniła się, ponieważ jej mąż miał żelazny krzyż z czasów I wojny światowej. Więc to są takie rzeczy, które mówią, że ta historia nie jest prosta, jest pokrętna. Poza tym, no ten dom to też był taki miejsce, gdzie
czterech spadkobierców było tego domu i potem się okazało, że ten dom trzeba było komuś dać, bo ci wszyscy już powychodzili, więc właśnie została ta najmłodsza i ta najmłodsza potem, jak doszła trochę do pieniędzy, dowiedzieli się, że będzie inflacja. W związku z tym szybko odkupili od rodziców ten dom, resztę braci i siostry otrzymali pieniądze, które potem były nic nie warte. No i to się zaczęła sprzeczka, rodzina się spokłóciła, rozsypała, także ja musiałem potem dopiero znowu zbierać ich z powrotem. Gromadził pan te dokumenty i w pewnym momencie uznał pan, że należy to opisać, ale stwierdził pan, że nie bardzo potrafi pisać książki i zapisał się na kurs, który prowadziła Marta Fox. Pisarstwa można się nauczyć? Ja przez całe życie pisałem, ale pisałem raporty. Na jednej stronie musiałem dużo rzeczy zmieścić. Dużo faktów. To była taka esencja. I ja tak samo pisałem te moje książki. Tu jest dużo rzeczy takich, jedna po drugiej leci, ale brak tam jest tej płynności. Także to się czyta bardzo opornie i nie wiedziałem, jak to z tym zrobić. I poszedłem właśnie na kurs do pani Marty Fox. Ten kurs zdałem, napisałem tam taką małą powiastkę. No i okazało się, że spodobało się i pani Marta mówi, no to trzeba pisać, trzeba się brać do pisania i pisać. No więc zabrałem się i pisałem, ale jak to potem czytałem, znowu mi się to nie podobało. No to Beata Tomanek potem mnie wzięła i mówi, chłopie, weź, jak nie umiesz pisać, to bądź kronikarzem. I zostałem kronikarzem, tak powiem. I w tej chwili traktuję to właśnie jako kronikarstwo, bo to są rzeczy, które ja odszukałem i teraz udokumentowałem i opisałem. Natomiast czy ja jestem pisarz? Nie, na pewno nie. Jak wygląda taka praktyczna nauka pisania? W tej chwili to już jest trochę lat, więc praktycznie. Mnie chodziło o to, żeby ktoś mi powiedział, że ja mogę to robić i dał mi wskazówki, tak, tak, tak i rób to. To jest tak, jak ktoś na przykład wchodzi na wieżę i boi się skakać na dół i ktoś przychodzi i mówi, nie bój się, skoczymy razem. Więc to tak wyglądało, że ta Marta Fox mi pokazała, ona mnie nie nauczyła, bo trudno mówić, że mnie nauczyła pisać. Ale ona mi pokazała kierunek, w jakim mam iść, jak mam prowadzić tą całą moją książkę, żeby była dla czytelnika zjadliwa i tak dalej. No tak jak mówię, to była droga przez mękę, ale kierunek miałem i to było bardzo fajne. No i jedne to, co pamiętam, to mówiła, że mam przysiąść fałdów, jakoś tak ładnie to powiedziała, już w tej chwili nie potrafię tego powtórzyć, ale to był taki motyw, który tak mnie zdopingował, że ja po 7-8 godzin siedziałem i nie ruszałem się, pisałem cały czas. Wspomina pan, że takim istotnym momentem, momentem przełomowym była lektura książki Michała Smolorza Śląsk Wymyślony. Czytelnikom życzę twórczej refleksji. Być może wspólnymi siłami uda się poważną część Śląska, tego niewymyślonego z sejfów, wydobyć, odhibernować, przywrócić do życia. Co jest w takim podejściu do pracy literackiej najtrudniejsze? To był drogowskaz do tego, żeby nie wierzyć w to, co jest napisane, w to, co jest gdzieś zgłoszone, ale samemu szukać. Szukać, właśnie dochodzić, docierać do sedna i właśnie ja tak robiłem. I najwięcej, powiedzmy, takich rzeczy, które były autentyczne, miałem od ludzi, którzy opowiadali swoje przeżycia. Bo te przeżycia nie były skłamane, one nie były pod publiczkę, one były, każdy chciał się, że jako powiedzieć, co on przeżył, co przeżyli jego rodzice i tak dalej, ponieważ to były bardzo ciekawe opowieści związane z historią Załęża. Także no, jak zobaczyłem, że historia Załęża ma 663 lata, a z tego 1/6 to jest historia mojej rodziny, no to trudno to było nie opisać. Ja to tak potem opisałem w związku z tym, jaki temat mi podszedł, a więc najpierw miałem, ponieważ obok domu tego pradziadek zasadził kasztana. I ten kasztan rósł cały czas, no ale teraz jak przyszli nowi właściciele, to już nie ma tego kasztana, więc ja poświęciłem mu książkę, napisałem Asty kasztana. I tam w tych Astach kasztana napisałem to, co odkrywałem, to, co dotyczyło bezpośrednio rodziny. I potem, jak już to napisałem, no to był taki okres właśnie, co powiedziałem, że nie wiedziałem, za co się zabrać. Ale to Załęże, który ja znałem,
już zupełnie wyginęło. Zupełnie inaczej wyglądało. Ludzie nie mieli roboty, bo to był akurat okres, kiedy zamknęli kopalnię Kleofas, Hutę Beldon. Ludzie zostali bez pracy. W związku z tym ja chciałem zatrzymać to załęże, które ja znam. I napisałem Synex Familoca. I tam właśnie opisałem moje dzieciństwo, jak to wszystko wyglądało. A potem następnym etapem był Kleofas, życiorys wpisany i to był tak zwany tryptyk załęski, który zamykał pewien temat. No ponieważ mój ojciec w okresie okupacji grał w ping-ponga i to grał dobrze, o czym się dowiedziałem również dopiero po czasie z prasy niemieckiej, w związku z tym zacząłem znowu szukać, jak wyglądał sport na Załęsiu. Się okazuje, że jest bardzo bogaty ten sport był. Mieliśmy 4 olimpijczyków, niezliczoną ilość mistrzów Polski, Śląska. I to okazało się, że wielu z nich to byli moi koledzy, a najważniejszy wśród nich był mój ojciec, który w tym czasie 43-44 brylował w ping-pongu. No i to następna książka z tego wyszła. I teraz mamy Plecionkę, to jest ostatnia książka. Plecionka, to jest takie, sam tytuł ma oddać to, co tam jest. To są pokazane splecione właśnie losy Ślązaków, jak one się plotły. Raz było się, powiedzmy, na sztandarach, drugi raz się trzeba było chować i potem znowu gdzieś się ratować. No takie sytuacje życiowe, które tutaj na Śląsku się zdarzały. No bywało tak, że ktoś, kto w Niemczech tam, powiedzmy, dostał robotę, bo cały czas był bezrobotny, ale dostał robotę policjanta. No i teraz jak Armia Radziecka tutaj zaczęła nacierać, no to ci policjanci zostali wszyscy wezwani do obrony Berlina. W związku z tym rodzina została i perypetie tych rodzin były bardzo różne. I te wszystkie historie ja to zebrałem, spisałem tutaj i wplotłem, to znaczy te historie wplotłem w historię mojej rodziny. A z której książki jest Pan najbardziej zadowolony? Z każdej. Każda jest moim dzieckiem i trudno mówić, że najbardziej i najwięcej potu wylałem nad pierwszą książką, a potem się zaczynałem jakoś tak rozpisywać. No, zobaczę, jak się rozpędzę, to może na 80 jeszcze jedno napiszę. Mówi Pan o tym, że zbiera te historie z opowieści ludzi. Ludzie chętnie dzielą się historiami swoich rodzin tutaj na Śląsku. Ludzie się chętnie dzielą, tym bardziej są ludzie, którzy mają, powiedzmy, swoje lata. I oni to cały czas trzymali. Czy mali gdzieś tam schowane, tak samo jak te dokumenty gdzieś na strychu. Oni się chcieli z tym pokazać, ale nie było atmosfery, nie było momentu takiego, żeby można było się pokazać. No, zresztą widać, że każdy, kto tam w moich początkowych latach po Śląsku mówił w szkole, czy gdzieś to oberwał, musiał mówić czysto po polsku, więc oni też raczej byli tacy schowani, trzymali to u siebie cały czas. Więc ja im jak gdyby uwolniłem ich od tego, dostałem mnóstwo dokumentów, które są związane z tym. No, nie wiem, chyba muzeum będę musiał otworzyć. Pomysł na następną książkę? Tak. O czym będzie? Frehovny gist. Wytłumaczyć to po polsku? Ja zrozumiałam, ale dla naszych widzów bardzo proszę wytłumaczyć. Bezczelny typ. I kim jest ten bezczelny typ? No, ja się do niego zaliczam. Bezczelnie wziąłem się za pisanie, nie mając pojęcia. A to będzie autobiografia? Tak. To jest to marzenie, żeby napisać tą książkę? Znaczy, czy są jeszcze jakieś inne? Inne to jeszcze, żeby trochę zdrowia dopisało, a potem to się pomyśli. Ja mam na razie na tapecie tą książkę i myślę, że do mojej 80 ją skończę. Tak sobie zaplanowałem. Troszeczkę mi ta epidemia przeszkodziła, bo już bym miał skończoną, no ale zachorowało się człowiek potem. Nie potrafił myśli zebrać w pewnym momencie. Te pozostałości po tej epidemii były takie dość poważne i musiałem zrobić przerwę.